Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mam dla Was bardzo ważne i aktualne orędzie od Matki Bożej na obecne czasy, więc zapraszam Was do wysłuchania. Matka Boża, kochane dzieci światłości, ja, Wasza niebieska Matka, wszystkie Was bardzo kocham, pełnią swojej świętej macierzyńskiej miłości i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Moje słodkie dzieci światłości, coraz więcej wśród Was jest złości i nienawiści. Miłość bliźniego u wielu z Was zeszła na drugi plan. Tak dalej być nie może. Otrząśnijcie się, mocniej chwyćcie święte paciorki mojego świętego różańca i odmawiajcie cały różaniec święty codziennie. Kto może, niech modli się więcej, jak już nieraz było mówione. Przypominam Wam, modlitwy nigdy nie jest za wiele. Miłość pragnie miłości, tej prawdziwej, świętej. Powróćcie, słodkie dzieci, do miłości, ufności i wzajemnej współpracy. Niech ci, co z sobą współpracowali dla większej chwały Bożej, nadal współpracują. Szatan, który nie mógł rozdzielić zjednoczonych, zgodnych, którzy trwali wspólnie na modlitwie, teraz uzyskał u Was punkt oparcia i rozbił u Was jedność. Jedność, miłość oraz wspólne i spójne działanie jest podstawą trwałego związku w walce z diabłem. Gdy zabraknie miłości i jedności, wszystko zaczyna się rozlatywać. Niech kto tylko może, prosi Boga w modlitwie swojej o to, aby mogła się wypełnić wola Boża i aby znów była jedność wśród wizjonerów i w grupach modlitewnych. Dla tych dzieci, które tego nie będą chciały, Trójca Święta cofnie łaski i przywileje, jakie mają przywódcy grup, a da te łaski innym, którzy będą je pielęgnować. Wiele proroctw zapowiadanych dotąd już wkrótce się wypełni. Niecierpliwi mówią, że fakty zapowiadane nie wypełnią się, nie wypełniają się. Wiedzcie, słodkie dzieci, że wszystko dokładnie się wypełni, lecz dziękujcie Trójce Świętej, że zechciała odroczyć chłostę przeznaczoną dzieciom zbuntowanym. Trwajcie zawsze przy prawdzie i miłości. Walczcie zawsze o prawdę i sprawiedliwość. Nikogo nie krzywdźcie. Miłujcie swoich nieprzyjaciół. Jeżeli twój wróg przyjdzie do ciebie i poprosi cię o coś, to daj mu i nie żałuj. Wszystkich traktujcie jednakowo, z miłością, cierpliwością, wyrozumiałością. Nie zaniedbujcie modlitwy. Starajcie się co dzień wzmacniać i umacniać ciałem mojego boskiego Syna. Miłość żąda ofiary. Już wkrótce z każdej rodziny będą pobierane ofiary. Te cierpienia nałożone na każdą rodzinę będą po to, aby wszyscy mogli się zbawić. Pozwólcie siebie kochać, pozwólcie mi przytulić Was z miłością i czułością do mojego macierzyńskiego, gorejącego serca. Niech każde dziecko Boże uczyni dobrowolny akt ofiarowania wszystkiego z tego, co przeżywa jako żertwa ofiarna za nawrócenie całego świata. Jeżeli
ofiarujecie za cały świat wasze ofiary, to miłosierdzie Boże będzie mogło działać równomiernie na ludzi całej kuli ziemskiej. Nie bójcie się niczego, lecz zaufajcie i nie poddawajcie się. Niech wszystkie dzieci ćwiczą się w cierpliwości i wyrozumiałości. Próbujcie wcielać wszystkie przymioty miłości w wasze życie. Przypomnijcie sobie przymioty prawdziwej miłości z pierwszego listu do Koryntian świętego Pawła, rozdział 13. Daję wam jeszcze trochę czasu na to, abyście się słodkie dzieci przygotowały dostatecznie na nadchodzący bieg wydarzeń. Nie słuchajcie podszeptów diabła. Pozwólcie sobie kierować. Odrzućcie od siebie zadufanie i oddajcie mi waszą wolną wolę oraz pozwólcie mi w was i przez was działać. Trójca Święta od wieków i przed wiekami wszystko zaplanowała. Każdy najdrobniejszy szczegół. Liczba dzieci, które odwiedzamy, nie zamknie się do czasu karania. Coraz to nowym dzieciom będzie przekazywana wola Boża. Chcemy, aby wszystkie dzieci Boże się nawróciły i odwróciły od swojego złego postępowania. Szatan będzie walczył coraz bardziej zaciekle o każdą duszę. Musicie się wszyscy zabezpieczać różańcem i odmawiać go, bo szatan będzie wykorzystywał każdą minutę. A każdy, kto nie zabezpieczy się, popadnie w szpony pokus tak silnych, że się załamie i upadnie. Kuszenie wzmoże się do granic wytrzymałości. Uwierzcie, słodkie dzieci, bo to już jest bezpośrednia strefa zagrożenia. Kocham was, słodkie dzieci, i błogosławię was mocą błogosławieństwa Trójcy Świętej i moim w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie. Thank you.